pierwszy kontakt z marką Makeup Revolution był dosyć niewinny i taki bardzo klasyczny. Po prostu sięgnęłam po ich produkty i to były cienie. Kupiłam sobie paletę i chyba Makeup Revolution też zauważyli, że gdzieś używałam ich cieni na relacji. I pamiętam, że dostałam pierwszą propozycję współpracy. Mieliśmy zrobić jakiś makijaż. Propozycja stworzenia własnej kolekcji to trochę spełnienie marzeń. Inspiracją do stworzenia kolekcji były głównie pytania od moich obserwatorów, czyli czym maluję usta, jaki to kolor pomadki, czym robię brwi, co mam na powiekach. Dlatego w tej kolekcji właśnie pojawiły się kolory, które najczęściej u mnie można spotkać. Jeśli chodzi o moją paletkę cieni, to jestem z niej ogromnie zadowolona, bo wydaje mi się, że spełni oczekiwania wielu klientek Makeup Revolution. A na pewno kolorystyka, którą tam znajdziemy, moim obserwatorom kojarzy się z tym, co ja zazwyczaj noszę. Są neutralne kolory, kolory trochę ziemi, ale też są tam takie smaczki w postaci nieoczywistego złotego cienia, który mieni się pod wpływem światła na kolor niebieski. Co wyróżnia moją kolekcję? No na pewno te piękne, oryginalne opakowania. Jest to imitacja takiego troszeczkę notesika. No i w pierwszej kolejności, kiedy ktoś widzi produkt, to nie pomyśli sobie, że jest to właśnie coś, co zawiera sobie kosmetyk, a to jest właśnie paleta. Jest to moja debiutancka kolekcja dla marki Makeup Revolution. Włożyłam w tę kolekcję całe swoje serducho. Te kolory są naprawdę przemyślane. Jakość tych produktów jest świetna. Zresztą wy próbujecie, to pokochacie.